Już po raz kolejny uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli okazję wziąć udział w konkursie Żołnierze Wyklęci – Walka o pamięć i cześć, organizowanym od 2013 roku z inicjatywy Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego. Finał tegorocznej edycji odbył się w poniedziałek 27 marca w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach. Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap to były prezentacje przygotowywane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. A dzisiaj mamy test finałowy. Test składa się z 55 pytań. Jest to test wiedzy historycznej. Pytania są przygotowywane przez Instytut Pamięci Narodowej. Na napisanie testu finaliści mieli 40 minut. Pytania swoim zakresem obejmowały zagadnienia dotyczące antykomunistycznego podziemia niepodległościowego z lat 1944-1963. Młodzież musiała wykazać się znajomością m.in. dat, pseudonimów czy okoliczności akcji żołnierzy niezłomnych. Z roku na rok mamy coraz więcej uczestników. W tym roku mamy rekord, mamy 122 uczestników piszących test. 16 szkół ponadgimnazjalnych zgłosiło się do udziału w konkursie. Są to szkoły ponadgimnazjalne z ziemi grójeckiej, białobrzeskiej, kozienickiej i przysuskiej. Po tym ostatnim etapie zmagań przyszedł czas na ogłoszenie zwycięzców. Ich nazwiska poznaliśmy podczas uroczystości zorganizowanej w sali koncertowo-kinowej Kozienickiego Centrum Kulturalno-Artystycznego, na którą zaprosili marszałek senatu, senatorowie ziemi białobrzeskiej, grójeckiej, kozienickiej i przysuskiej oraz dyrektor zespołu szkół nr 1 w Kozienicach. Być może zmieniłbym już w tej chwili nazwę, bo to już nie jest walka, to jest taka troska o pamięć i cześć o żołnierzach wyklętych, bo już wiem, że żołnierze wyklęci to żołnierze niezłomni, że to bohaterowie, że to żołnierze, dzięki którym odzyskaliśmy niepodległość, to żołnierze, na których powinni się młodzi ludzie wzorować. To przecież tak wspaniała postać jak Inka, która wysłała gryps do swojej babci i powiedziała babci, że zachowałem się, babciu, jak trzeba. Chciałbym bardzo, aby młodzież, abyśmy my wszyscy mogli tak powiedzieć, że zachowuję się jak trzeba. Uroczystość rozpoczętą hymnem państwowym poprowadziła wicedyrektor zespołu szkół nr 1 w Kozienicach Anna Golasz, która w imieniu organizatorów powitała przybyłych przedstawicieli władz państwowych i parlamentarzystów, przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej, Związków Kombatanckich, a także przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, jak również przedstawicieli oświaty, przewodniczących partii politycznych, duchowieństwa, prezesów firm oraz dyrektorów organizacji i przedstawicieli służb mundurowych. Przygotowany na ten dzień program rozpoczął występ artystyczny uczniów zespołu szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach, zatytułowany Rotmistrz Pilecki – Bohater Niezłomny. Ja napiszę do Bieruta. On skorzysta z prawa łaski. Musi, przecież... Ty tyle dokonałeś, Witold. Marysiu, już naprawdę jestem bardzo zmęczony. Ty musisz żyć. Koniec widzenia! Witold, zobaczymy się! Witold! Przybyli obejrzeli również dwie najlepsze prezentacje multimedialne przygotowane na konkurs. Maja Wójcik z zespołu szkół nr 1 w Kozienicach przygotowała prezentację o Tadeuszu Zielińskim, pseudonim Igła, zaś Marta Szymańska z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi prezentację o Witoldzie Pileckim. Po nich przyszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu. Zwycięzcami okazali się Maciej Szajnel oraz Weronika Rączka, oboje z Liceum Ogólnokształcącego w Warce, a także Dominika Kowalczyk z Grójca. Nagrody wręczyli marszałek Stanisław Karczewski oraz poseł Marek Suski. Maciej oraz Weronika otrzymali bilety do Brukseli, zaś Dominika będzie miała okazję towarzyszyć marszałkowi podczas całego dnia pracy w Senacie. Nagrody otrzymały także autorki wyróżnionych prezentacji Maja i Marta. Widać, że ten konkurs był potrzebny, bo jest bardzo duże zainteresowanie młodzieży. Dodatkowo dziś wspaniała oprawa muzyczna, ale nie tylko, bo wspaniała prezentacja, przedstawienie młodzieży, młodych ludzi. Widać, że oni to faktycznie przeżywają. To było niezwykle wzruszające.
Był również czas na przemówienia. Stanisław Karczewski podziękował młodzieży za chęć udziału w konkursie. Przybliżył też jego cel oraz przesłanie. Poseł RP Marek Suski wyjaśnił, skąd wzięła się idea tego konkursu. Natomiast poseł RP Dariusz Bąk mówił o wartości żywej pamięci o żołnierzach wyklętych. Uroczystość stała się także okazją do wręczenia medalu i odznaczeń. Z rąk marszałka medal senacki otrzymał Stanisław Kucharski, kombatant Narodowych Sił Zbrojnych. Odznaczenia akcji Burza natomiast otrzymali Ryszard Zając, dyrektor zespołu szkół nr 1 w Kozienicach oraz Agnieszka Maciąg, koordynująca część artystyczną, a także Andrzej Jung, starosta powiatu kozienickiego i Marek Ścisłowski, starosta powiatu grujeckiego. Wręczone zostały też upominki. Uroczyste rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu zakończył koncert przygotowany przez Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia w Kozienicach. Poprowadziła go Edyta Zawadzka, a przed publicznością wystąpili uczniowie oraz nauczyciele i absolwenci, którzy zaprezentowali się w duecie akordeonowym i zespole folkowym. Przygotowane zostały także wykonania piosenek Biały Krzyż oraz Kołysanka dla niego. Nie zabrakło też wiązanek melodii legionowych oraz pieśni żołnierskich. W przyszłym roku również będę organizował ten konkurs, bo on się już wpisał w nasz region. Widać, że jest potrzebne i na pewno w przyszłym roku również się spotkamy. Konkurs honorowym patronatem objęli Instytut Pamięci Narodowej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Współorganizatorami wydarzenia byli poseł Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk, posłowie na Sejm RP Dariusz Bąk i Marek Suski, starosta powiatu kozienickiego Andrzej Jung oraz zespół szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach.